Ja mam jeszcze pytanie a propos tej aflitoksynoterapii, czyli leczeniem właśnie jadem. Czy to musi być tak, jak doktor Giza miał, po prostu medyk po akademii i tak dalej? Czy na przykład pszczelarz może sobie przyjąć osobę, klienta, który podpisze mu jakieś oświadczenie, że daje się urządzić na własną odpowiedzialność? Nawet lekarz nie robił tego legalnie w naszym kraju, miał duże problemy. Czyli nie może pszczelarz. Czyli pszczelarz nie może, to jest możliwe na Ukrainie. To jest też w jakimś sensie niebezpieczne, ale słuchajcie, nie demonizujmy. Ja bywało tak, że urządliła mnie i ponad setka pszczół i zdarzyło się, że urządliła mnie jedna pszczoła i wiedziałam, że mam małe szanse. Po prostu wracałam z pracy, rano jak jechałam do pracy, to położyłam na mostku wycięty kawałek trutowego czerwu, bo wtedy jeszcze stosowałam zamykanie matek w klateczkach radykalne jako zabieg ochronny przeciwko warozie. Po głównym pożytku gdzieś tam po lipie, a jak wracałam, zbierało się na dużą burzę. I pomyślałam sobie, że te pszczoły nie zejdą z tego trutowego czerwiu, muszę go gdzieś cisnąć do ula, dlatego że no, zmarnuje mi się spora garść pszczół, po prostu z troski o nie. Jak się tam pochyliłam nad tym, to mnie pszczoła dziabnęła tutaj po prostu gdzieś, jak to się mówi, trzecie oko, czy nieważne gdzie ono jest, ale w każdym razie tu jest chyba najprostsza droga. Ja po prostu poczułam, że mam bardzo krótki okres czasu, że się coś złego ze mną dzieje. No, wsiadłam do samochodu, jakoś tam się dotarłam do ośrodka zdrowia. Ale jak się ocknęłam, to doktor mnie szarpał, Pani Elżbieto, dobrze się Pani czuje. Ja mówię, no ja się czuję dobrze, ale z Panem doktorem jest coś nie tak, był przerażony. Więc widzicie, to wszystko zależy. Jeden gdzieś ta pszczoła była albo z jakąś toksyną, gdzieś wróciła z jakiegoś oprysku. No może gdzieś trafiła w jakieś... Czułe miejsce. Także różnie to jest ryzykowne. No ale, więc, ale tylko, że pracownica raz... Pana doktora Gizy, która uczulona, on z nią jeździł do ośrodka zdrowia, jak ją gdzieś tam w nogę pszczoła urządliła czy coś, urządliła ją u mnie, coś robiła. Kiedyś ją poprosiłam o pomoc i urządliła ją pszczoła. I ona już oczywiście uważała, że umrze, ale ja mówię tak, Pani Miesiu, jesteśmy 300 metrów od ośrodka, spokojnie, proszę wypić to wapno, proszę, co? Słuchajcie, nic jej nie było, może nic jej nie było, to też jest, nie urządziła ją w szyję, ale nawet jak ją urządziła w palec u nogi, jak tam gdzieś grabiła trawę u doktora, kończyło się adrenaliną i kończyło się jazdą do ośrodka. Ile daje też, jak gdyby... Przyjęcie. Według mojej wiedzy uczulenie to jest 2% polskiego populacji polskiej. Nie dadzą leczyć jadem. Jest to też na pewno ryzykowne, bo, no bo to zupełnie jest taka niezbadana dziedzina, prawda? No może coś tam zaczną trochę pod kontrolą lekarzy w Bałtowie. Ale póki co, to myślę, że to jest tylko na zasadzie jakiejś wolnej amerykanki, najlepiej we własnym. Czyli oficjalnie pszczelarz na przykład nie może sobie zaprosić do pasieki kogoś, kto chce być przejść aflitoksynoterapię i podpisać jakiś dokument, że robi to na własną odpowiedzialność. Nie, nie może tego. W świetle mojej wiedzy i mojej na dzień dzisiejszy znajomości przepisów jest to nierealne, bo nawet... Tylko oczywiście nieoficjalnie. Tak, doktor miał z tym duże problemy. Ja myślę, że tak. Musi się uczyć ludzi jednego. Że pszczoły są chyba na takim etapie jako społeczność, że są dużo bardziej doskonałe od ludzi, że gdybyśmy chcieli się pochylić nad nimi, skupić, czegoś nauczyć, moglibyśmy sporo się nauczyć, nawet jako społeczeństwo. I że rodzina pszczela jako całość, tak mówili przynajmniej lekarze z Ukrainy, z którymi miałam do czynienia, działa na takim samym poziomie energetycznym, czyli mamy jakąś więź, czyli można powiedzieć tak, pszczoły cię uleczą i ty idąc do ula możesz uleczyć pszczoły, możesz im coś przekazać, czego jeszcze nie wiemy, co wygląda na bajkę, co wygląda na magię, ale coś w tym jest. Czyli trzeba uczyć ludzi obcowania z pszczołami, trzeba dać im, ja myślę, że też ta atmosfera ula, to powietrze z ula, tak jak powiedzmy jest ta apiterapia polegająca na wdychaniu tego powietrza, na obserwowaniu przez to szklaną ścianę tej rodziny pszczelej, to bardzo dużo daje no właśnie jakichś psychicznych doznań, które wiążą się też z przyjmowaniem tego powietrza, które jest tam jakieś, no jest inne. No jeśli nie jest przesycone chemią, jeśli nie ma tam tej cholernej amitrazy i tego no po prostu kumafosu,
No jest tych substancji, że... To na pewno ono jest dobre. Tym bardziej, że słuchajcie, nawet jak wyjdziecie przed ten dom, jak jest okres silnego pożytku, jak te pszczoły wentylują, przecież to czuć wokół. Przecież to nawet nie trzeba się pochylić nad ulem. I my jednak nachylając się nad tym ulem, jesteśmy zdrowsi. Gdyby nie ta cholerna chemia, to pszczelarze żyliby jak żyli w poprzednim wieku, po 100 lat nie chorowali, nie? Czyli coś w tym jest. No tak. Nie mówiąc już o tym, co jest dowiedzione, co jest sprawdzone, czyli pyłek, pierzga, miód. Po pierwsze tak, no staram się nie bajerować, jak rozmawiam z ludźmi. Mówię, że jest przede wszystkim doskonałym środkiem spożywczym. Ale żeby działał, to musi być na stole. Trzeba gotową łyżeczkę zjeść, nie bać się tego, że są to cukry czy coś, no bo w końcu ten nasz mózg też się odżywia węglowodanami. To, co jest zbawienne w miodzie, to jest to, co jest biologicznie czynne, czyli czego jest niewiele, ale jest. Jeśli będziemy korzystali z tego stale, dostarczymy czegoś, czego nie ma nigdzie indziej. Ludziom trzeba mówić, że miód jest jednym z nielicznych naturalnych produktów. To już jest po prostu, to odeszło w niebyt. A on, jeśli jest nieskalany ręką człowieka, jeśli się nie dołożymy na zasadzie, że się chcemy dorobić, jest ciągle cudowny.